śpiewa. Lej się z tobą ją pomyje, jej się radę słowo pozbawia, to wie ja. Zawsze jej melodia serce gra. Nie ma miejsca w niej na żal, nie ma i na łzy. Chcesz to jeszcze raz zaśpiewam ci. Jak to miło się zdarzyło, że piosenka da. Zawsze to pokój, niech to nie ma. Bo daję wala, ostatni raz mi zezwólcie. Ostatni. Nie będzie trzeba. Idzie. Ja się urobię za całą zmianę i no, puśćcie mnie trochę wcześniej. A co ty, synek? Pierwszy raz na dole jesteś? Zrobisz tyle, ile brygada, to i z brygadą wyjdziesz. Ale jemu ważna sprawa, naprawdę. My też. Wali, bracie, nie przegadasz. Nie do ciebie, Godon. Czasy było chorobowe wziąć. Kaziu, bierz ten lajtung. O chorobowe to trudno, panie strzałowy. No, ta młoda to by mu dała, nie, Rysiu? One mu nie ta w głowie.
na to. Słyszałem. Co? Wala! 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 Musisz już iść, Wala. Aniśmy z sobą tydzień nie pobyli już. I zbyte. Daj, ty się smyka. Ten to czasu nie traci. Pomagiera ci Wala, nie trza. Spokój, spokój, chłopaki. Marię! Do widzenia, Wala. Marii! Kto to? Brat. Muszę iść. Oni was nie za bardzo lubią, widzisz? Marii! Do domu! A prędko! Mariko. Uważaj, Wala. Cicho, Marika, cicho. Teraz to tak, jakby się na mnie uważał. Mariko! Aj! Bierz chłopaków, kierunek! Do mnie! Wala.
Ala! Wala. Już buczało, Boruku, no. Wala! Noseczek się zabrudził. O, ślipka już otworzył, a on nic. Wala! Znowuż ty, chłopie! Wala! Wala! Wala, co wam jest? Wala! No, nareszcie. Żyjecie. Wszyscy są. Pan strzałowy zabity, a my wyjścia stąd nie ma, Bala. Jakby było wyjście, to by nie było zawałka. Coś nam się obniżyło. Zadusi nas ze wszystkim. Cała kopalnia poszła. Ty się o kopalnię nie traf. Wygląda, że już trzyma mocno. Oj, to świcisz, piarunie. A onemu co się stało? Zwariował. Drze węgiel rękami. Synek, co to? Chcesz się Lucyferowi do życi dokopać? Ja chcę wyjść. Ja muszę wyjść. Tego cię stary uczył, żeby przez zawał iść. Nie dziwiłbym się Kaskowi albo temu z Warszawy. Ale ty... Ja chcę wyjść. Puśćcie mnie. Postaw ta robota. Oto daremno mi tręga. A gdzie Galus? Pod węglem. Zabity. Gdzieście go szukali? Tu. Tam też. O, tam. Tam musi być. Niedaleko. Ostrożnie. Dobrze, to źle. Dlaczego? U nas przy żniwach jednego tak samo. Przygnietło i co? I umarł. Cicho, Rysiek, kawa. Tak. I zbyte. A teraz my. Obiad. Jak to? Nie głodnyś? Dajcie, chłopaki, wszystko. Robimy komuna. Te śniadanie mama naszykowali. To już wszystko, Kaziu? Najlepsze zostało przy Leitungu. Boimy i spać. Siły trzeba szparować. Na co? Kiedy i tak nie da się nic zrobić. Nasza robota teraz to czekać. Jak długo? Wiele będzie trza.
600 metrów pod ziemią. Wierona. Akurat dzisiaj. Jak do rana nie usłyszymy ratowniczy, zaczniemy sami. Łopaty są. No. I dwa kilometry. Jeden bez teliska. Widzicie, chłopaki, mamy z czym zaczynać. No. A teraz popatrzcie sobie dobrze na ta karbitka. Bo ujrzycie ją dopiero aż rano. Kalus. Bernard. Bernard, co ci jest? Czego tu tak ciemno? Awarię my mieli, Bernard. Aha. Wiele temu? Będzie już z 5 godzin. A te nasze młode w całości? Żyjemy wszyscy, panie strzałowy. Pierońsko zimno. Daj kurtka. Nakryj go, nakryj go. Daj swoja. Lepiej ci? Kawę mi daj, gorące. Już jest. Daj mu kawę. Czekaj, głowa ci poćmia. Lepiej ci. A teraz gorąco jak w piecu. Szmata! Trzymaj go, trzymaj go! Nimi ślus, tam już nikt nie przejdzie. One mu tylko ten nieszczęsny tyłek sterczy. Schowaj żyć, Bernard! Kulki lekko! Do, Bernard, i poja. Ten ryże nas wykończy, a oni tam zdechną bez wody. No, ja szekę. Oh! Weiter, Carlos! Kommt hier! Ich? Ja, aber schnell! Was ist mit der Verbindung? Weź se pozurunemu wszystko jedno, w którą stronę strzelo. Ach, ryże, mam las. Kreuz, Gewitter noch mal. Ein Moment. Siehst du? City ist hier in dieser Position. Ja, dort. Ihr werdet dort Wasser holen. Jawohl! Bring den Kanister her! No i co? Ano ma wolna wola. Z dwóch śmierci mogę wybierać. Pierwsze, ja bez niejakiej mitręgi tu na miejscu, to ten ryży załatwia. A po drugie, to aż tam muszę lecieć. Dawaj manele! Nie fanzol, Bernard. Nie ma musa na kalusa. Ano. Niech się chociaż ona ostanie. Halter die Halter. Danke. Alle auf seine Plätze! Na komm, komm schon. Schneller, schneller! Achtung! Feuer!
kameraden. Kameraden, ich brauche euch Wasser. Kameraden. No, nareszcie, Bernard. Gdzie ma Musa na Kalusa? No nie ma. Alois. No. Alois, to my? My są wolni. Wolni? No pewnie, że tak. Wolni to znaczy w niewoli. Urwalibyśmy się, no nie? A wy nie do kompanii karnej. Pamiętasz, jak my we Francji próbowali do polskiego wojska pryskać? Tam był spalony kontakt. Ja mam tu stary co lepsze. Jużem się domówił. A zechcą to nas? Przeca, my są Niemcy. Ty, Bernard, abym się nie masnął w tym głupi łeb. Kto Niemcy? A ja co mówię? I no, on tak może pomyśleć, ten twój kontakt. Nie pieprz, o idzie. Ta co jest, jaki cholery się wydzierasz, durnowaty pomidor? Porka mizeria. Panie Tejże, ty co mi dasz kopisę? A ty się zbudził nareszcie, bo dajcie nagle krew zalala. Podpiszecie tu i tu. Wyjdziecie stąd i zaraz na przeszkolenie, jo? Ja. Jo. Jo. No i fertig? Mamy co? Ze Śląska. Aleś ty jest, Bernard. No, ale... Klawo, klawo, mamy tu taki w korpusie z Wehrmachtu, kapujesz? Hey boy, can I have a little water? Water. Peach. Woda. Polskiego ich uczy, bracie. Bez tego nic im nie daje. All right, kolego, all right. Już going tam do ciebie. Bernard. Cicho. Któreś tak krzyczał tam? Ja? No pewnie, że ty. No tam, na pustyni. Ach, tam. Zwiedział mi się jakiś antychryst. Pewnikiem od słońca. Rysiek, co ci jest? Rysiu. Rysiu. Znowu zaczynasz? Tylko jedno słowo mi powiedz, już więcej nie będę. Nie. Nie pojedziesz? Nie. Nic ci nie powiem. Nie mogę. Rysiu. No. Rysiu. Jeszcze tyle czasu. Czego się tłuczesz? Dajcie mi spokój. Ja już nie mogę. Nie ma co gwałtować, synek.
Siedni se, tak. I hełm nałóż, bo se ten głupi łeb rozwalisz. Wala. Czego tam? Wala, żebyście wiedzieli. Cóż takiego? Jutro wieczorem buchty wyjeżdżają do NRF. Edyta i matka, 15 po 10. Żeby to jakiego innego dnia, to wszystko, to robiłem nic. Znocie mnie przecież. I mojego starego też znaliście. Znołech. Już z nim w partyzance był. Za Hitlerów. Tyś wtedy, Rysiu, pod stołem siedział, jak my urodzali. I dlatego ci powiem, choć to obraza bosko, ale może na jedno to i dobre, że nas tu zasuło jak roz. Nie wiem. Może nieźle. Bo ja tych buchtów znam. Ino Maryjka była inszo. Wasza Maryjka jedna, a moja Edyta drugo. Daj ręka. No, czujesz? A? To mi szwagier zrobił za powstanie. Co ty, Sierysiek, do tej familii pchosz? To i wasza familia. Pfu, moja. Wala. No. Jakby my tak wyszli jutro, przed wieczorem, pożyczycie mi parę złotych? No dobra. A na cóż ci to? Bo będę musiał taksówką do Katowic, żeby zdążyć na ten pociąg. Aleś ty uparty, synek. Nie, to nie jest złe, tego nie powiem. Inaczej ty może jaki feler. Każda by cię chciała, Rysiu. Synek jak świca. Chryste, Panie, zbudźcie się, Wala! Cicho być! O Jezu! Cicho! Słuchajcie! Ale słuchajcie! O! Ratownicza idzie! Ratownicza? Naprawdę? Wala! Wala! Cóżeś mnie tak obłapił? Budzić chłopaków? Po co? Jak pośpią. Wala? No. Prawda, żeście mi powiedzieli? Nie, błoznymi mi się trzymają. Bo może oni zwyczajnie fedrują? My se siedzimy, a tam cała kopalnia idzie jak co dzień. Wala, a nam zapłacą? A jakże, jak za dniówka. Za taką apokalipsę po 54 zł? No widzisz, zawsze ze 3 dni zejdzie, no to, to już masz 160 i nad godziny. Tak mówicie, jakbyście pod gruszko siedzieli. A jeśli by... No bo przecież cały jesteś. Jakbyś miał noga złamaną albo ręka, to co innego. Odszkodowanie byś dostał. Ile? A to zależy, co byś złamał. Nie, nie ma takich pieniędzy. Za to tośmy przeżyli. Bo jeśliby... A widzisz, jak czego nie ma, to tych twoich jeśliby. Powiedz mi, Kaju, skąd u ciebie takie słówko?
zdrów jesteś, ze wsi jesteś, a ciągle ino jeśli by. Nie martw się, synek. Mamy czas. Pośpij sobie. A jak nie możesz zasnąć, to licz. Pieniądze licz. Od tego dopiero nie zasnę. Ja bym spał. I spał. We łbie mi się kręci. Nie wiem, czy to od tych gazów, czy to od jakiegoś innego pierzyństwa. Przecież nasza kopalnia nie gazowa. To może chłopaki pierdzą. Co? A to coś słyszą. Co wam w głowie wala? Cicho, Kaliusz coś chce. Ale u ratownicy prawda, prawda wala. Prawda, Kaziu, prawda. Pośpi trochę i przy nim posiedza. Ale sind Helden tot. Mama. Helden tot. Co się tak patrzysz? Jakby skarbnika ujrzał. Co jest? Pala? Syn? Nie. To nie może być. Nie. Heidler, Heidler. Baller, was ist denn los? Warum arbeiten Sie heute nicht? Einen Moment mal. Ach so. Ein Heldentod. Tut mir sehr leid, Marie. Das war sein Sohn. Der einzige Sohn. Mordercy. Mordercy!
który stał, Wala? Nie być ciekawy, synek, bo to niezdrowo, śpi. Już się naspałem do cholery i trochę. Co wam jest? Nic. Takie tam. Stary już jestem. To mnie koszmary nachodzą, kiedy zamknę oczy. Wspominki. To ma swoje dobre strony, nie? Zamykasz oczy i zaraz zjawia się jakiś widoczek. Tak. Zależy, co na nim jest. Śpi i powiadam ci. A może wy się boicie, Wala? Jak się jest zasuty, to się trzeba bać. No to ciekawe, bo ja na przykład nie. Powiadasz. Niechże ci się przyjrze, bo takiego to żech jeszcze nie widział. Że chłopaki w portki robią, to się nie dziwi, ale wy... Jurzech jest dwa razy zasuty, Stasiu. I nie lekceważ sobie. Bożeś jest w ziemi i ona cię trzymie tak jak roboka. Jak zechce, to zaciśnie. Ale... Widzisz ten stempel? Ruby, co? Przyjrzyj mu się dobrze. Pamiętasz, jaki był wczoraj? Jak nie będziesz mógł spać, to se poświć na niego roz po roz. To będziesz miał taki widoczek, że ci się zrobi zimno. A ja idę spać. Bożek jest bojący. Tak se marzę. O mnie? Tak. Przecież jestem. Ale tak, jakby cię już nie było. Zostaniesz. Przestań. Znowu wszystko psujesz. Edyta, kiedy ja o niczym innym nie umiem myśleć. Nie pojedzie. Zatrzymam się siłą. Ludzie patrzą. A niech ich pierun trzaść. Patrz, twoja siostra. Ale ubrana. Mało macha hardziewczyn? Zostaw ich sprawę. No pewnie. Ciebie to już nic nie obchodzi. Rysiek. Do domu. A co, bawić się nie mogę? Ale nie z nim, mówiła ci matka. Lepszy on niż ta twoja niemra, emigrantka. Chwileczkę. Ta pani jest ze mną. Mówisz o tym szczelu? Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej. Proszę bardzo. Właśnie Stasiu cię szukał. Servus. Bernarda nie widzę. Bilard mieliśmy zagrać. Proszę
bardzo. O, dziękuję. No i cóż, tak siedzicie? Przecież grają. Wala, może wy mu przetłumaczycie. Co ja mogę? Matka zdecydowała się na wyjazd, a ja nie mogę jej samej puścić. Jedną nie ma. No a jego tam, wuja Alfreda. Jakiego Alfreda? No, Buchtę. Pamiętacie wujka? Pamiętam. Wegtreten! Abführen zum Verhör! Wo sind die anderen? Sind schon geschnappt. A, was für Gast! Panie Buchta! Kierowniku, to nie jest tytuł, Wala. To stanowisko. Panie kierowniku, pozwólcie inu na jedno słowo. Ja wiem, że nie macie czasu, ale że cały tydzień czekał pod waszym biurem. No cię, kommen Sie mit rasch. No i co, panie powstaniec? Wielkorzesza jest, jak widzę, wspaniałomyślna. Pozwala pracować, nie mści się za naszą krew przelaną pod Annaberg. Ja nie w swojej sprawie, panie kierowniku. Wiem. Wy w sprawie swojej żony, a niestety mojej siostry. Zabrali ją. To wyobraziła naród niemiecki. Wielkorzesza! Czy wy, zum Teufel, nie rozumiecie, że ja jako Niemiec nie będę interweniował w takiej sprawie? Nigdy, Wala. Nigdy! Żeby to nawet była moja żona. To znaczy, że nic nie można zrobić. Nie. Wala. Jest jeszcze jedna szansa. Ja wiem. Pieniądze. Wszystko sprzedałem. Powiedzcie ino, komu dać? A oni mają w życiu twoje pieniądze, widoku. To z czego chcecie? Słuchaj uważnie. To państwowa sprawa. Wczoraj ktoś unieruchomił kolejkę. Przez 2 godziny nie było dostawy węgla. Na pokładzie 216. A wy gdzie pracujecie? Tam. Ale ją już szychta na noc. Głupiś. Dowiedz się kto? Słuchaj uważnie, co ludzie gadają. I przyjdź mi powiedzieć, ja? Zrozumiałeś? Rozumiesz?
Czego się drzesz? Mam sprawę do ciebie, Wala. Idę już, idę. Czego chcesz? Nic. Pogadać chciałem. A nie mógłbyś później? Przeza szychtamą. Siedmij się. Gudy, ale prędko. Ja? Prędko? Zimno. No. Pieruńska pogoda. Do wieczora się przyjaśni. Czego chcesz? Robota mam dla ciebie. Nie roboty. Nie trzeba. Ale tyś one jak raz zdatny. Dziwna robota. Dziwna i niebezpieczna. Tyś teraz są, Wala, tośmy se pomyśleli o tobie. My? A tak mi się powiedziało, jakby co to. Zapomnisz o tej naszej godce, zgoda? Nie masz gody? Gody. Sabotaże robimy, ulotki. Dużo im zrobisz swoimi ulotkami. Broń też mamy. Zdobyczną. Jak za powstania? Ja. Nie, stary, nie. Ja już na tym feście swoje odtańcował. Nie? Nie. Jak chcesz. Towarzyszom powiem, że się przeliczył. Trudno. A? Tatule! Franci! Witajcie, tatule! Franci, synku mój, no. Ja już myślałem, że cię nie obaczę żywego, a ty tu. Niewiele brakowało, tatule. Na całe dwa dni przyjechał. Pewno głodny, co? Chodźże z nami, Francik. Weź mnie na rączkę, będziesz się ze mną bawił. Chodź, z nami, Wala, chodź. Nie, on ze mną się będzie bawił. Wala, żadne godki między nami nie było. Nie, to nie. Aleś prędki. A kto go dłużej nie? Może jeszcze się na co zdum, jak trzeba. Co tam? Kasiu, zamknij się, gnoju! Co tam jest?
Okór ceglany. Woda. Jasny pieron. Tego tylko brakowało. Skąd woda? Spod obwału. Bierzmy Bernarda. Kaziu! Co? Ostrożnie. Dziękuję. Ostrożnie, chłopcy. Spokojnie. Leżej, chłopcy. To już dobrze. Ola, kurtka. Tak. Kawa, chłopcy, kawy. Siednijcie se, chłopcy. Teraz będziemy jeść. A woda? Na głodnego nic nie zrobisz. Twoje żarcie? Ostatnie. A moje zginęło. Najlepsze. To był znak, ja od razu wiedziałem. No cóż, chłopcy. Nie będziemy fanzolić. Jest źle. Bardzo źle. Żeby nie ta woda, to może byśmy coś uradzili. Ale tak. Dobrze, że Bernard się obudził. No ale przecież nas szukają, nie? Było słychać, jak strzelali. Tak, idą. Od chodnika. Z wodą. Tylko nie wiadomo, kto przyjdzie w pierw. Słyszeliście, jak lupło? Posuń się. Jeszcze do ciebie daleko. Śpi. Śpi, synek, mówiliście, Wala. I byłbym za przysnął. Najgorsza śmierć. Ale przebierny. Za dwa dni będzie nam po szyja. Jasny pieron, gdzie jest ta torba? Z medanitem. No. Zasypana. Ale gdzie? On wie. Przecie jemu Kalusz kozą przenosić, jak tąpnęło. Kaziu, no. No, Kaziu, godaj, że nie będziemy na darmo kopać. No, no. Nie wiem. A wyjść stąd chcesz? Nie marudź! Pech się rypla! Spokojnie, chłopcze! Przestań, przestań, nie trzeba łagodnie. Kaziu, no. Kaziu, przypomnij sobie, gdzie wtedy stałeś. No. No. Może tu? Może tutaj. Aby chcieć, Kaziu. I co z tego, nawet gdyby się znalazła? Niech go pierun trzaśnie. Będziemy mogli strzelać. Tu? A może to jako inny plac do wyboru? Tu. Nie, nie, nie. Tu. Na pewno? Na pewno, tam było moje śniadanie. No to bierzmy się do roboty, Kaziu. Prędko. Stasiu, daj karbitka. Tu musi być. Tu będziemy się kryć, jakbyśmy strzelali. A co, myślicie, że trzeba by strzelać w tamtym kierunku? A tak, synek, tu. Ino tu. Czekaj, czekaj. W 47 był tu pożar. Nie, w 48. A tu się kończą stare wyrobiska. Tak. Jakbyśmy zaczęli tu, to trafilibyśmy w somros. Najpierw w lewo, potem prosto, blank, prosto. Aż do upadowej, które żeśmy zaczęli tamtego roku. Że wy tak wszystko wiecie, Wala. A, wiesz, synek, jakby nam się udało znaleźć pora naboi. Bo wiesz, Stasiu, jak tu pójdzie za 4 albo 6 naboi udarowych, to mamy tunel aż do starego wyrobiska. No, daj mi hełm. I do roboty, Stasiu. Musimy se wykopać korytarzek, bo jak grąbnie tutaj, to nie będzie co zbierać. Ha ha.
Idziesz, no, a Buda? Tyś, dziecko, ty nie wiesz, z kim się spotyka, żalka. Dziecko, mama w tych latach już ryszka nie. Ja przecież nie, żeby ci zakazować ze wszystkim, czy to ja nie rozumiem, ale nie jedno w życiu widziała u mnie przygłęda, ten twój, tym Stasiu. Dziś tu, jutro tam, na kopalnia po pieniądze przyszła, ale mama wiedzą. No. Więcej od ciebie, ty, Gidzie. Do domu. Tak, przecież to kumpel z twojej brygady. No, nie rób teatru. Ja ciebie nie puszczę z byla kim. Czyń te słowa, też znalazłaś se amanta. Widzisz? To zaś mam widzieć. Buchtowa to samo mówią, Alka. Wszystkie dziełchy będą se na tobie języki strzelić. Żeby ino, poczkaj Elze, poczkaj oczek, bym kata ci do domu przyniesie. A wasza Edyta skąd się wzięła? Alka? Może się tak nieraz przytrafić po sąsiedzku, ale my się z Buchtą pożenili. No, Elza, fajnista, żeś córka se wychowała, nie ma co. Wychowała jak umiała, a tyś mi wcale nie pomagała, ani za Hitlerów. A mnie pomagał kto? No nie trzeba było, frau Buchta, cudzac marki były, braciszek kierownik. To, z głodu może mieliśmy zdychać. Myśmy zdychali, Gerda. Samiście sobie winni. Jeszcze mi Zarowski przypomnie, że wam starego za komunizm zabili, pra? Mego brata Alfreda nie zabili, bo miał czyste sumienie. Teraz mu płacą za to sumienie, w NRF-ie. A tobie zazdrość, nie bój się. Tobie tuki za twój komunizm nie zapłacą ani fenika. Nie starczy za robota, co mam. Na żebrach u nikogo nie siedza. Rysiek, a pewnie. O te paczki cię tak zazdrość źle. Wszystkich was źle, czy to ja nie widzę? Ale jest dobro, jeszcze wam przyślę, kiedy już wreszcie stąd wyjedziem. Wyprawka ci przyśla. No co ty godo? Przyślijcie, przydo się szmata, ślady po was powycinać, co by nie śmierdziało. Co? Edyta! Edyta! Ale haja, nie trzeba to było mnie od razu puścić? Rany boskie, a to mu se narobił. To wszystko przeze mnie. Przez twojego cholernego przybłędę. Co jest, Kazi? Torba! Nie! Kazi! Jest! Jest! Dawaj! O Jezu! A moje śniadanie! Przecież tu było! Dawaj torbę, szybko! Jest, wala! Wala! Jest torba! Chłopaki! Rysiek, wstawaj! Wstawaj, chłopaki! Są naboje! Wala! Wala, naboje! Znalazły się! Naboje! Naboje! No! Wyjdziemy! Wyjdziemy! Pokój! Wystarczy. Wejdziemy. Weź, połóż na suchym. W ostatniej chwili się znalazło, nie, Kaziu? Co z tego? Zapalarki nie ma. No tak, co komu po nabojach. Jakbyś zapałki w górę tykał. Koniec! Koniec! Nie koniec, Marku. Nie koniec. No, a macie jakiś sposób? Będziemy kręcić ląd, synku. Lądy? No. A z czego? A z gaci, synku. Z galotów wyścibimy. Z czego się do? Może... Wola! No, a próbowaliście już kiedyś takich lądów? A może jaką lepszą rada? Na oczach przybiera. No, chłopcy, nie ma na co czekać. Do roboty, do roboty. Idziemy. No, wiesz, dawaj. Thank you.
biorą! Co krzyczysz? Mówię, że biorą! Aha! Kompania! Co ci jest? Lojzek, żyjesz? Nic mi nie jest. W łebie mi huczy i no... i kiepsko widza. Popatrz. O Jezu. Popatrz, co tu? Wyjdź się prędko! Pazał, weź! Specjalista. Kontratak. Musimy głębiej. Prędko, ale bo nas tu ze skóry obedą z rakameradem. Daj se pozor, a ja zobaczę, co tam jest. O. Bernard! Zabiłem go. Zatłukłem jak szczura. Seria prosto w niego. Zabiłem go.
Marszała Bernard! Kogo? Tego Niemca? To nie Niemiec, Lojzek, to nasz. Skąd wiesz? Po naszemu wołał. Skąd mogłem wiedzieć? Zaczepił mu się automat. Wtedy ja do niego, on... Mamulka. Masz recht, Bernard. To nasz chłopak. Ze Śląska. Wiedziałem. Jestem morderca. Zwariowałeś, chłopie? Zatłukłem go. Jest wojna, rąbnąłeś go i zbyte. Gdybyś nie zdążył, leżałbyś teraz na jego miejscu. Tak myślisz? A co? Byłby czekał na twoje dobre serce? Znajdziesz ten chałup, pieronie jasny! Chcesz, żeby ci kto przysunął? Kto teraz na przodek? Kalusz umarł. Teraz ja na przodek. Coś ci powiedzieli? To coś słyszał. Bernard umarł przed chwilą. Rany boskie. No tak. Ktoś musiał zacząć. Niedługo wszyscy powyzdychamy. Zobaczycie. Kto sprawdzał wodę? Na razie wiemy, że umrzył nasz kumpel strzałowy. No ale przecież jemu już i tak nic nie pomożemy. Lecia prędko, a może zdążysz? A po co? Sprawdź ta woda. A my przeniesiemy Bernarda wyżej. Zaś się ta pierzyńsko woda pcho. Wala! Wala! Wala, chodźcie tu! Ile przybyło? No? Po co mierzyć? Do rana będziemy mieli po szyję.
Ile przybyło? Gdzieś z metr. No, daj karbitkę i do roboty. Chodź, idziemy. No tak. Raz do Grójca, raz do Szwecji. Na Kubę, panie sierżancie. I figle się trzymają. A po co to wszystko? Nie lepiej w domu, źle ci. Źle. Ja wiem, Stasiu. Tobie Stanisław na imię. No widzisz. Ale pamiętaj, że jak przejdziesz na dowód, to posadzimy za klatki. Trudno. Głupio. Znajdź sobie coś ciekawszego i gdzie indziej, niekoniecznie za morzami. Ja o tobie zapomnę. I tę twoją Szwecję. Kubę, panie sierżancie. No dobra, dobra. Nie gadaj tyle. Kaziu, naboje, prędko. A reszta? Jak to? Wszystkie? No. A jeśli by pierwszy odstrzał nie wyszedł? To możemy położyć je do wody i zbyte. Może co pomogę? Nie ma co, synek. Siedź. Pala, a nie zleci nam to wszystko na łeb? 7 sztuk. Odpieprzę. Już, zaraz. Wyłazimy zaraz. No, na przodku wszystko fertig. Kto odpala? Jo. A wy chłopcy tutaj się krycie. Bernard nam wybaczy, że mu hałasujemy po śmierci, ale trudno, nie momykaj. No chłopcy, krycie.
Jadymy. Nie gojcie! Chcecie, żeby wam go wyurwało! Co jest, Wala? Nie wypał. Ale co się mogło stać? Wiadomo co. Ten faroński ląd. Co robimy? Nowy ląd? Nowy? A woda? Nie ma czasu. I co? Musimy odpalać krótkiego. A ten, co będzie odpalał, zdąży się schować? Powinien zdążyć. Ale kto? Chowcie się. Nie. Nie będziecie za nas nadstawiać głowy. Jasne. Będziemy ciągnąć losy. Losy? A co? Stracha masz, Kaziu? Przygotujcie te losy i no prędko, a ja sprawdzę ląd. Kaj on wysiadł. Wysiadł. Na drugim metrze. Losujemy? Nareszcie na mnie trafiło. Czego stoisz? Pójdź. Zapalisz ląd i wracasz do nas. Jasne? Tak. Co ci to, Stasiu? Spokojnie, synku, spokojnie. Masz Pietra? A to nic. Odpalisz tu izbytę. I nic cię reszta nie obchodzi. A te 5 kroków do nas to zdążysz. To niedaleko. Stasiu, co ci to, syneczku? Co? Coś nam ta karbitka wysiadła. O, jasny gwint, Stasiu. Zapalniczka. Skocz, no, synku, leży gdzieś koło kalusa. Koło nóg. Skocz, synku, skocz. Stasiu! I powiedz chłopcom, żeby dobrze chowali głowę.
Nie żyje. Kaziu, ja już nie mogę więcej. Kaziu. 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 Gdzie jesteś? Tu. Gdzie? Nie wiem. Porany, żyjesz! Trzymaj Staszka! Czekaj! Wziąć latarkę! Nie wiadomo, co tu jest! Dobra! Siłę! Uważaj, on jest nieprzytomny! Pojadu! Zabiją mnie! No widzisz, koleś, jak w Warszawie biją. Jergo. Oh.
Tylko spokojnie, Robert. Bez złości. Dla nauki. Staszek. Co ci jest, Stasiu? Zgłupiałeś! Na kogo łapy podnosisz, łajzo? A gdzie my jesteśmy? Wylecieliśmy. Znaczy wyszliśmy stamtąd. Awala? Tam. Już tylko woda. Rysiek, stary. No dobra, dobra. Zbierajcie się. A ja zobaczę, co i jak. Jest. Noga. Boli cię? Tutaj. Dasz radę iść? Czekaj. Spróbuję. Wyleciał razem ze mną. Masz. Okay. Jak tam? Do dup. Dlaczego? Są dwa. Chodniki. Jeden prosto, drugi w lewo. Ten w lewo to nasz. Skąd wiesz? Odwali. Jakbyście szukali tych naboi, to on sprawdzał, gdzie zacząć. No i... I co? No i powiedział, że jak dojdziemy do tego starego wyrobiska, to potem w lewo i prosto. Blank prosto. Do tej upadowej. No to... Chłopaki, idziemy. Światło się kończy. To idziemy, idziemy. Chodź, idziemy. Jak wiesz, gdzie ona jest. Stasiu, teraz zaczyna się najgorszy kawałek. Ale to dobrze. Pole, rozumiesz? Odsłonięte. Gorąco. Widzisz jeszcze kawałek? Jeszcze kawałeczek. Już brzeg. Woda. Stasiu. Nagrzana. Czysta. Nie wchodzisz od razu. Na chybcika nie. Widzisz jeszcze kawałek? Koło mostku jest najgłębiej. Chłopaki są, Stasiu. Popływać można. A później koło drzewa skarpa. Nurkować można. No, piaszczyste. Czyściutkie. A jak wychodzisz z wody, Stasiu, na brzeg? Trawa. Pod drzewem chłodno. Wiaterek. Już. Już, Stasiu. Rysiek! O! Zostawcie mnie. Przeze mnie pala.
Jerko, Kasiu. Chłopaki. Jezu. Ja was widzę. Widzę! Światło. Tam! Światło! Thank you.